Chciałabym zacząć od pytania, kto z Was ma stronę internetową? A kto jest zadowolony ze swojej strony? Ja nie wiem właśnie. Przypadł do nas. A kto ma swoją stronę po to, żeby na niej zarabiać, bądź prezentować swoje usługi? Tak, tu pojawia się pytanie, czyli po co mi to? Po co mi strona i po co mi zdjęcia? Bo ja uważam, że przede wszystkim prowadzimy firmę, czy też reklamujecie swoje usługi po to, żeby zarabiać. Tak samo jest napisane w paragrafie drugim ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza to jest ta, która jest działalnością zarobkową. Oczywiście prowadząc firmę, czy pracując na etacie, realizując swoje, rozwijając swoje kompetencje, możemy i dobrze jest, jak osiągamy te wszystkie rzeczy, o których mówiła wcześniej, jak już czym satysfakcji z pracy, rozwój osobisty, realizacja swoich potencjałów, działanie zgodnie ze swoimi wartościami. Ja bardzo wierzę, że da się prowadzić tak ten biznes, realizując te wszystkie rzeczy. I pamiętajmy o tym, że biznes prowadzimy po to, żeby zarabiać. Ale to jest też coś, co mimo od naszych powtarza od samego początku, jak ja założyłam firmę, że po to mam w tym, żeby zarabiała pieniądze. Zdjęcia mogą też nam pomóc w tym, żebyśmy lepiej zarabiali te pieniądze. Pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę, to jest to, że wybieramy osoby, które są podobne do nas. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżacie na konferencję, na WordCampa, na którym nikogo nie znacie. Wasz mózg skanuje od razu całą salę, całe obrazy, które się pojawiają, czyli osoby, które się przemijają. I wyszukuje, wyłapuje tak naprawdę osób, które są do nas podobne. Czy lubimy kogoś w garniturze, bo to się nam kojarzy jako profesjonalny, czy kogoś w eleganckiej sukience, czy może na luzie, czy może w jeansach, bo czujemy, że są osobą na wyższym poziomie, tak? Pierwsze wrażenie, jakie mamy od osoby, to jest obraz wizualny, który ta osoba ma. Później, jak się zacznie wypowiadać, to możemy to skonfrontować, czy mamy blisko do tej osoby, czy nie. No, ale na początku oceniamy wizualną formę. Drugą ważną rzeczą są tak zwane zachowania mężczyzn. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście kobietą, to dla panów, i chcielibyście spróbować swoich sił w boksie. Naczytałyście się, że to jest fajne, że wpływa na kondycję, znajdujecie stronę Natalii, która prowadzi treningi bokserskie od lat, wygrała swoją pierwszą walkę w tym roku, pracuje też na etacie, treningami boksu zajmuje się po godzinach, jest to jej wielka pasja, zdała też egzamin, jest certyfikowanym trenerem boksu. Na zdjęciach jest uśmiechnięta, patrzy się prosto na nas, utrzymuje kontakt wzrokowy. Są te zdjęcia ram, czyli wskazują na to, że jest dotyk, troska, zadbanie o nas. I Natalia pisze, że treningi są dopasowane do każdej osoby, że nie trzeba być rokiem, biegającym, po tych wielkich schodach, że każdy dojdzie do tego elementu w swoim tempie, w swoim czasie, treningi są dopasowane. Czyli Natalia wykorzystuje tak zwane elementy zachowania wiążącego. Uśmiech, kontakt wzrokowy, komplementy, bo myślę, że sobie damy radę wszyscy, i dotyk, czyli wskazanie na ręce. I te same rzeczy, o których pisała Natalia sobie, pokazuje zdjęcie numer 2. I teraz pytanie. Mając to wszystko na uwadze, że jesteście kobietą, która szuka trenera boksu i chcecie spróbować, to kogo wybieracie? Czy Natalia numer 1? Kto wybiera Natalia numer 1? Czy Natalia numer 2? Dzięki, przekażę Natalii, która właśnie buduje swoją stronę i wybiera zdjęcia pod swoich klientów, których na początku opisała. Kolejna rzecz, którą ja uwielbiam osobiście, jako tą spójność, i nasz mózg uwielbia rzeczy spójne. I tutaj myślę o spójności jako takich plamach kolorystycznych, które się pojawiają, patrząc na stronę. Asia ma wybrane swoje kolory, taki niebieski, niebiesko-zielony, w zależności od rzutni pokazuje, i pomarańczowy. Wykorzystuje te kolory na stronie, w newsletterze, i na social mediach. Wszędzie, gdzie tylko się pojawia, to te kolory są razem z nią. I do tego, jak miała organizowaną sesję, kolory ubrań ma także zbliżone w tych samych odcieniach. Więc jak już kolejny raz gdzieś tam nam się przewiną te kolory przed oczami, no to też mamy wizję Asi w tych jej kolorach. I wiemy, że jest taka Asia, która zajmuje się spokojem w biznesie. I kolejna rzecz, którą nasz mózg uwielbia, to jest tak zwane pole ekspozycji.
Czyli po prostu skakujecie do lodówki, gdy się tylko da. Nasz mózg lubi rzeczy, uważa, że bezpieczne jest to, co jest znane. A znane jest to, które i bardzo często widzimy. I nieważne, czy kogoś lubimy, czy kogoś nie lubimy, czy się z nim nie zgadzamy, czy opowiada głupoty. Tak naprawdę najważniejsze dla nas jest to, że już tyle razy nam się ten obraz przewinął przed oczami, że uznajemy, tak, widziałam, znam to, jest to dla mnie bezpieczne. I zawsze mnie zastanawia pytanie a propos Coca-Coli. Czy Coca-Cola jest znana dlatego, że jest Coca-Colą, czy dlatego, że jest tak często i wszędzie pokazywana, że mamy utrwalony ten obraz na stałe i je Coca-Cola. I święta, i Mikołaj, i nie jest Coca-Cola. I kolejna rzecz, to jest kolejny krok, jak już mamy, jesteśmy życzliwi, jesteśmy spójni, wyskakujemy z lodówki z każdej strony, to jest tak zwany efekt aureoli. Czyli mózg naszych potencjalnych klientów wytworzył nas na ten pedestał, nie wiem, czy mogę tego słowa użyć, zajebistości, najwyżej wytniecie, że już nic nie jest w stanie nas z tego pedestału usunąć i jest to tak zwany mechanizm usuwania niepewności, czyli jeżeli potknie nam się noga, to wtedy z automatu są, no dobra, mogło jej się zdarzyć, mogłoby się zdarzyć. A w skrajnych wypadkach doprowadzi to do tego, że będziemy wybierać, nie, to na pewno się nie wydarzyło, to jest, nie tak, ta osoba nie mogła tak zrobić, bo już tyle razy widziałam, jest taka super, jest dla mnie tak bezpieczna, bo jego służę, nic złego nie mogła wykonać. Według tej efektu aureoli to, co jest piękne, jest dobre, a piękno, pamiętajcie, jest pojęciem względnym. I na piękno wpływa tak naprawdę to, jak się zachowujemy, czy utrzymujemy kontakt wzrokowy z osobami, czy się uśmiechamy. I dla mnie to naprawdę piękno nie ma nic wspólnego z efektem wizualnym, czym jak wyglądamy, czy mamy krótkie nogi, czy długie. Też ten efekt aureoli mówi tak, że jeżeli osiągamy sukces, pokazujemy się z dwie gwiazdami, to znaczy, że to też ta osoba jest dobra. I ją wybieramy. Możecie się teraz zastanawiać, że no dobra, wszyscy tak mówią, że trzeba się pokazywać, że może trzeba się śmiechać, żeby czuwać tą aurę taką wokół siebie stwarzać, no ale ja tak nie umiem i na pewno mi to nie wychodzi i na pewno nie prezentuję się tak fajnie jak inni. To też jest coś, co zwalają amerykańscy naukowcy i brytyjscy też, co się nazywa lighting up, czyli ludzie nas lubią dużo bardziej niż my sami o sobie myślimy. Nic nam się samym wydaje. Więc mając na uwadze te kilka rzeczy, które powiedziałam, zawsze macie wybór. Czy wybieracie, czy macie stronę, czy macie na tej stronie zdjęcia. Możecie mieć zdjęcia, możecie nie mieć. Możecie mieć zdjęcia, które macie wycięte gdzieś z wakacji. Macie wybór. Czy też wykorzystuję te wszystkie mechanizmy, jak uwielbiam nasz mózg i uważam, że jest genialną maszyną, które wykorzystujemy w małym procencie. To też jest maksymalnie leniwy. Więc wykorzystując ten mózg nasz i leniwość jego, możemy przybliżyć siebie do klientów poprzez dobre zdjęcia. Bo najważniejsze według mnie, dla moich wartościach moich, to jest wybór. Więc też pytanie, kto już był dzisiaj na wyborach? Specjalnie się przepisałam, byłam zdana. Więc pamiętajcie, Marcin, dziękuję, że jesteś w moim gminie. Macie czas do 21, żeby jeszcze oddać swoje głosy dzisiaj. No i to ostatnia rzecz, która być może przyjdzie wam do głowy, że no oczywiście ja nie wiem pozować. Nie jestem gwiazdą. To przede wszystkim na zdjęciach chyba to, tylko i wyłącznie, i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej, a trochę już tych osób przed moimi oczami się przewijało i wszyscy na dzień dobry wchodzą. Kazali mi przyjść, jak ja nie lubię zdjęć. Od tego, jak wyglądamy na zdjęciach, zależy tylko i wyłącznie, jak stanowimy. I jak się ustawimy, jaką pozycję przyjmiemy, to jest tylko i wyłącznie od tego zależy, jak będziemy wyglądać na tych zdjęciach. Niekorzystnych zdjęć klientów nie pokazuję, więc to jest zdjęcie, to są zdjęcia moje w przeciągu jednego dnia zrobione. No i to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie ochotę, możecie je dodać do znajomych na LinkedInie. I zapraszam do pytania.